Dzień dobry, chciałam Wam pokazać dzisiaj moją stylizację do lasu. Jest upał jednak, a ja ubrałam futro, ale to tylko tak dla, nie wiem, jakiejś konieczności. Ściągam to. Na sobie mam, jak zwykle, pełny makijaż, zaczynając od tego. I po pierwsze na ustach mam nową szminkę, którą testuję, marki Hean Luxury Matte Liquid Lipstick. Luxury, no bynajmniej czuję się w niej luksusowo. Marian, tu jest tak jakby. Zobaczcie, jak wygląda na ustach. Całkiem nieźle, nie? W ogóle nie robi takiej skorupy jak szminka z AliExpress. A jak na razie tylko z takimi szminkami w płynie miałam do czynienia, czyli ze szminkami z AliExpress. Do tego mam na sobie bluzkę, którą dostałam od babci mojej koleżanki, która była sukienką, ale sobie ją obcięłam. Leginsy, które uszyłam, buty, które dostałam od mojej babci. Okulary, które są już tak bardzo niemodne i tak bardzo ja kreuję niemodność, że ubieram sobie dwie pary okularów naraz. Ja już Wam o tym kiedyś mówiłam, że ja to kreuję. Okulary kupiłam na Sycylii, chyba w Tiley Wailey. I do tego mam jeszcze nereczkę w kwiatowy wzór roślinny, prawda? Do lasu, idealny kamuflaż. Już Wam się pokazuje, jak wyglądam w całości. Raz sutana przyszedł bardzo stary żebra, dobrego wychowania żebrakowi nie tak. O la la, dyna lampa, dobrego wychowania żebrakowi nie tak, nie tak, nie tak. Raz sutana przyszedł bardzo stary żebra, dobrego wychowania żebrakowi nie tak. O la la, dyna lampa, dobrego wychowania żebrakowi nie tak, nie tak. Do tego wszystkiego polecam sobie zabrać kubek z kawą, ponieważ wygląda to mega, mega stylowo, a w lesie oczywiście chcemy być stylowi jak zawsze. Raz do sułtana przyszedł bardzo stary żebra, dobrego wychowania żebrakowi nie tak. O la la, dyna lampa, dobrego wychowania żebrakowi nie tak, nie tak, nie tak. Już czuję, że się budzą komary. Budzą się demony. I oczywiście dawno u mnie na kanale nie widzieliście stylizacji smyczy. Już pokazałam dwie różne. Filmy ze stylizacjami smyczy są podlinkowane na dole, pod spodem, w opisie tego filmu. A dzisiaj zaprezentuję Wam ostatnio mój ulubiony sposób stylizacji smyczy. Mianowicie zakładamy sobie smyczy na szyję i przez tą obręcz przekładamy i zaciskamy jak najmocniej. O! I właściwie najlepiej to tą końcówkę przydałoby się gdzieś tak zawiesić na drzewie, ale nie na takiej gałązce, na czymś takim przyzwoitym, czymś takim, co nas utrzyma, jak będziemy zwisać sobie na tej smyczy. Tak, pamiętajcie o wyliczeniu wszystkich newtonów i tak dalej. W zależności od tego, ile ważycie, skórzana smycz utrzyma raczej największego grubasa, ale pamiętajcie o roślinach. Musi to być jednak jakiś grubszy pień, no bo taka gałązka to w życiu by mnie nie utrzymała, a przecież chodzi o to, żeby się zajebać. Tym jakże przemiłym akcentem kończę spotkanie z Wami i zachęcam Was do oglądania wszystkich innych moich filmów, ponieważ są równie zabawne oraz wesołe, wesoło nastrajające na naszą przyszłość. Filmami właśnie są one. Polecam. Siebie polecam.